Dobra, poczekaj to. Okej, okay, zacząłem nagrywać, jeżeli ci nie przeszkadza. Nie rob co. Bo to nawet fajne gadki. A, dobra, czyli podsumujmy. Mamy do wyboru hiszpańską Santissimę strasznie wolną. I to może weźmie mistrz albo coś śmiesznego weźmie, tak jak mówisz. I tu jest najczęściej wybierany do tego... Aha, i pancernik, który ma bardzo mało dział, ale jest szybki. Ale jeszcze jest ten 122-działowy... Tak, bo to ty bierzesz, tak? Ten 122-działowy. Ja... Tak, mi się dobrze tym gra. Ja lubię tym grać. Więc to wezmę, nie? Zastanawiam się nad tym, kurde... francuskim. 122-działowym. A wezmę ten. Zobaczymy, może zgłupieją. On ma troszkę mniejszą odporność kadłuba, ale jest szybszy, tak? Tak, coś za coś. Nie, żebym tu jakoś kabla nie obrał mocno. No bo tak, reszta nacji to chyba nie ma w ogóle sensu to patrzeć, nie? Tylko Wielka Brytania i Hiszpania. No, najbardziej dominuje Wielka Brytania i Hiszpania. A Hiszpania ma unikalny swój okręt, tą Santissimę, która po prostu miażdży wszystko, ale jest wolna bardzo. Okropnie wolna, więc uciec nie uciekniesz raczej, więc będzie ciężko uciec. Taki kurde, jest no jednak 300. No dobra, weźmiemy... Wezmę... Wiesz, no pamiętaj też, że to nie jest Liga Mistrzów, nie? Więc no wiadomo. Spokojnie się możesz się bawić, tak? Tak, tak, tak. Dobra, to wiesz co? Spróbuję ten pancernik wziąć. Dobra, on jest szybki, tylko go musisz uważać, żeby tak zbytnio też nie obrywał, tak? No, no, ale on... Czekaj, że normalnie strzela na boki jakby, tak? Nie ma jakiegoś tam... No, nie, no... Tak, no to jest zwykły okręt, tak. Dobrze, 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 dobrze. Czekaj, bo ja tu coś krytyckiego. I na maksa go. Tak, realne okay. Doświadczenie. Na maksa. No dobra, zobaczymy, będzie śmiesznie, no. No o to chodzi, nie? Ma być śmiesznie. Dobra. To jedziemy. Mistrz jest słaby nam. Wiesz, dwa razy mu dupę uratowałem raz, to teraz się śmieję, że mnie rozwalili. Wiesz, jechałem, bo obrywał i zmasakrowali by go, to wiesz, płynąłem między niego a przeciwnika i przyjmowałem, żeby ten mógł uciec i się naprawić. A ty nie warto mu pomagać, bo ten bekę ciśnie z ciebie. Nie. Dobra. Dobry jest na lądzie, słabszy, o ty, deszcz pada. Dobra. Chodź na krawędź z lewej strony, chodź. Dobra. Tutaj razem rozpoczniemy i gotowość, nie ma co się bawić. Bo grałeś coś na wodzie, cokolwiek. Tak, troszkę grałem. Znaczy grałem w Empire'a. Dużo. To tak samo. No tak. Także jak tutaj grałem z chłopakami, to jakoś nie byłem strasznie zaskoczony. Damy radę, no. Do diabła z tą pogodą! Z wilgotnym prochem nie wypały są pewne. Zgadnie coś innego. No to co? W bezpośrednim starciu ty wygrywasz. A nie, czekaj, ty masz ten. A, ty masz pancernik. Miałem ten pancernik. Ja myślałem, że wziął. Znaczy tak, gdybyś wziął Santissimę, to byś go rozwalił. Mhm. A z pancernikiem. On ma. A, bo on wziął ten. 106 działał, czyli też wziął szybki. To byś go zmasakrował i to raz dwa. No, tylko że ja mam, ten pancernik ma odporność kadłuba dużą, 4300, a on ma chyba albo 3900, albo 4 chyba, z tego co pamiętam. Ja mam 400 na 122 działowcu, nie? Czy oni wzięli dwa takie same okręty? Tak. Tylko no, wiesz, dobra. Ty masz też większy, ty wyekspiłeś ten pancernik na maksa, jak mogłeś? Tak, tak. Dobra. Tak, tak, jest tutaj chyba. No wiesz, no można jeszcze wyżej na gwiazdeczki, nie? Ja, jakby co? Aha. Nie, no ja tam na maksa klikałem to. No dobra, okej. Okay. Moja nie wiem ile on kosztuje. Dawaj, naprzód, co? No może tak, się nie dało go. No i dobra, teraz... Grałeś w Roma tymi nomadami na multiku? Nie. A no, znaczy tak, no parę tam bitew rozegrałem. I to musisz, to się tak się zachowywać. Musisz być szybki i uważać, wiesz. Atak i odwrót, atak i odwrót. Staraj się, żeby ci nie walili po działach, bo masz ich mniej. Mhm.
kurczę, tylko że ja nie jestem ekspertem od bicia szmorka. Dobra, ale słuchaj, a jak się tu waliło? Dobra, proponuję. Ja tu będę zaraz robił zwrot w lewo. Okej, to ja mogę zrobić razem z tobą, tylko tak. Uważaj, żeby. Bo jesteś szybszy. Uważaj, żeby mi nie wpłynąć też zbytnio. Tak, tak, tak. Jak będziesz mógł, to wal mistrza, nie? Mhm. Uważaj, bo oni też robią zwrot. Dobra. To ja zawracam, żeby szybciej niż oni być. Dawaj w prawo się odwracaj i z lewej strony. Dawaj na prawo burtę. O, i potem z lewej. Tak, tak. Jesteś szybki i zwrotny. O, mm-hmm. Przyjmij to na kartę, okej? Okay. Chodzi o to, żebyś to przyjmował nie na dziewięć, tak, tak. Mało. Uważaj. O, za późno. Dobra, ja teraz troszkę tu zwieję. Okrętem to nie będziesz też tak szybki jak jazdą, nie? Ale... No wiem. Patrz, jak ja na przykład odwrywałem... Chciał się naładowało to pytanie. Wiesz, i po prostu no, musisz no, lawirować jak się... Tak, da. Tak. Kroń działa i to jest twój... Dobra, 10 ciał straciłem. Ja jeszcze słabo. Żadnego. Ty chodź tutaj, bo mistrzu mi jedzie, chce mi salwę mi chce dać. Mhm. By się pomoc przydała. Już lecę. No to odbija, uważaj, bo będzie strzelał w ciebie i we mnie, więc wiesz. Mhm. Uważaj. Mówię ci, no ja ekspertem od morskich to ja zbytnio też nie jestem, bo mało gram te morskie, jak mam się przyznawać. Spoko. Spróbuję mu w dupkę załadować. No lepiej mu wal po działach, to jest troszkę bardziej efektywniejsze. Ewentualnie pomasz tak jak chcesz, ale... Dobra, teraz dostanie. Ach, troszkę spudłowałem. Obrywam, boli mnie to. Ciężko. Jeszcze ja nie wiem, czy za bardzo nie odbiłeś też bok, wiesz? Dobra. No, teraz jestem bezpieczny. No nie, no... Wiesz, no ty jesteś bezpieczny, no nie to co ja, nie? Spoko. Już morale mi się dają lekko. I statek się psuje. Dobra. I dawaj go w kleszcze. Tyle już z prawej burty. W sensie, że nie? Mistrza, że nie. Musi się naładować. No tak, ale ci mówię, żebyś... Tak. Jak będziesz mógł, to wal bez tego, bez zapamiętania. Tylej. O, chyba się fajczę. No, super. Kopce się, niedobrze. No niedobrze. Palę się. No dobra, walczymy spokojnie, tylko że ja się palę, no. A nie mogę się naprawiać w tej chwili, to będzie zły pomysł. Mhm. Czekaj, walę tutaj mistrzowi. No, teraz dostanie ładnie. Ja muszę się podreperować, bo statek mi się sfajczy.
O nie, uważaj, uważaj! Aj! Spoko, chodź, spoko. Ale ty nie powinieneś coś. Mam nadzieję, że nie poczuję zbytnio. Nie, nie, nie. Dobra, ja muszę ci się naprawić, bo zaraz i się spali wszyscy. Spoko, spoko, naprawiaj się. No właśnie nie spoko, bo wtedy Staszek do mnie strzela, a ja nie strzelam. Aha. Muszę, rób ten zwrot, rób. Dobra, już działa. Już się nie wpalę, o to mi chodziło. Ła. Dawaj, jak możesz, to wal i z prawej też. Tak, tak, tak. Się może obrócę. Przepalę się znowu. Staraj się mieć naładowane, wiesz. Tak, tak, wiem, wiem o tym. Wiem, obie buty. Dobra, średnio to wygląda. Powiem ci szczerze, bardzo średnio. I właśnie staraj się przyjmować lokalu. Pokaj masz 50 dział, to dobrze tym ogarniasz tego pancernika. No i ale salwa idzie. O, dobra, z dwóch stron. Dobra. Pewnie. Ja się palę, już nie mam tej ognia, co jest? Wow, wow. Ładnie. Masz to nagrane, co? Tak. Troś trafił może. Może ten pancernik ma, nie wiem. No wiesz, no masz... masz silnik na parę, nie? Wziąłeś to pod uwagę? Mhm. Ale ogarniasz ten pancernik. Ja nie mogę nic robić, bo ja się palę. To... Nie no, straty słabe mu zadałem. Bo... Jak się nie naprawię, to... O, toniesz. I zatonąłeś. Tak. A ludki są tutaj? To no, a nie, bo wybuchłeś, to nie będzie ludków. Nie. No, tutaj to już widzę, że nieźle dostałeś. No mistrzowi poszło, zobacz. Znaczy, może nie mistrzowi poszło, tylko mi nie poszło tym pancernikiem. O, ty już waliłem salwę. Mistrza już waliłem salwę. Patrz, bo nie, bo powiem panie, że też tak jest, że oni skaczą. I tak śmiesznie tymi rączkami tak machają. Ja zabiłem... User joined your channel. Pięknie, Siara, go uratowałeś. User was moved to your channel. Wiesz co? Ty się cieszysz, że ja ciebie ratuję. A nie wiem, tutaj. No, śmieszna bitwa, bo ładny wybuch się nagrał. No,